Siema, siema, z tej strony Yeti, witam was bardzo serdecznie, niestety smutnym tutaj głosem, ponieważ widzowie, jestem jak widzicie w tym wielkim czymś i tam jest Bzyku. I Bzyku, dzisiaj poproszę go, żeby to rozkopał i żeby mnie po prostu spalił, ponieważ widzowie, ja mam... O, Bzyku, siema. Witam cię, Yeti. Dziś jest czas zagłady, co prawda... Ale ja nie wiem, czy ja chcę mieć krew na rękach. Stary, i tak miałeś ją już ostatnim razem, teraz tylko... Ale to nie jest krew na rękach, stary, bo ty nie robisz tego w złej intencji, tylko ten, robisz to w dobrej, bo robimy wszystko, żeby się udało. Tylko gorzej, stary, wiesz co jest najgorsze? No. Że jeśli ja trafię do nieba, to ty nie masz jak tam trafić wtedy. No, to znaczy, że nie ma portalu. No. To co wtedy robimy? No nie wiem, no ostateczne pożegnanie musimy teraz zrobić. Ostatni posiłek, stary. Dzięki. Nie, to nie może być ostatni posiłek, czekaj. No kurde, no ja cię nie wrzucę, to nie ma szans. Czemu ja miałbym cię wrzucić? Przecież ty słyszysz samego siebie, Yeti. To jest naprawdę, to tego jest zbyt mocne to jest po prostu. Posłuchaj mnie. Tak, słyszę, ale posłuchaj, no musisz to zrobić, ponieważ działamy w dobrej intencji. Słuchaj, jeżeli uda mi się to i trafię do piekła, a raczej trafię, to po prostu dostanę znowu czemu moją do piekła? Złą duszę. Ja już nie wiem. No, nie, jak to piekła? Duszę? No duszę moją, myślisz? Ja potrzebuję stary mojej złej duszy ponownie, rozumiesz? No tak. No. Może jeszcze powinniśmy się spytać Palionobota, może on jednak... Ale on już ją wypuścił. Stary, ale wypuścił, no widzisz co się dzieje, jestem coraz bardziej zły, a to dopiero tak. Początek, dlatego Bzyku, musisz czynić, że tak powiem, honory i mnie... Jesteś tego pewien? Stary, nigdy nie byłem bardziej pewien, nawet się wiesz, nie że nie ma śmierci. Odwrotu potem, nie? Jak ja wykopię tą jedną kratkę, to jest koniec. Tak, ale ja wrócę. Myślisz? Znaczy, jeżeli po mnie wrócisz. No, ja wrócę, ja będę ciebie szukać, tylko nie wiem gdzie. Mam iść do piekła, mam iść do nieba? Ja nie wiem, naprawdę. No, do nieba już nie trafisz, bo ktoś zniszczył portal i to chyba był Palionobot. Bo nie wiem, ten nie portal wiem, był nad jego ten. Ten portal był nad jego robotem. No ale ty taki zły jesteś, taki czerwony, taki diabelski, to chyba do piekła tak i pójdziesz, nie wiem w sumie. No tak, na pewno powiedzieć. Pójdę do piekła, dobra, najwyżej spotkamy się stary w piekle, już nieraz w sumie okay. Byłeś w piekle, jesteś? Co, nie? Dawaj na tak, dawaj a, na tak tą kratkę. Robisz, dobra, Bzyku. Jesteś gotowy? Pozdrów moje niedoszłe dzieci. Jesteś gotowy, nie będzie odwrotu, wiesz o tym. Nigdy nie byłem bardziej gotowy. Bzyku, zrób to! Ostatnie słowo! Lecę! Widzowie! Bzyku żegna! O Jezus, widzowie, gdzie ja jestem? Dobra. No jak widzicie, trafiłem do piekła, czyli trafiłem tam, gdzie powinienem. Powiem wam szczerze, że to jest... wygląda to trochę straszniej niż jak zawsze byłem w piekle, bo wiadomo, do piekła trudno się w Minecrafcie nie dostać. Ale aczkolwiek no to wygląda dosyć strasznie, tym bardziej, że ja w ogóle jestem na jakiejś dziwnej platformie z jednym łóżkiem. Ale dobra, zobaczmy jak ja w ogóle wyglądam. Wyglądam normalnie, czyli jednak to jest prawda, że moja zła dusza jest gdzieś. Tylko teraz pytanie, gdzie jest ta zła dusza? Czy ona znajduje się gdziekolwiek na Palionowie? Czy jak? No nie wiem, zobaczymy, aczkolwiek patrzcie co tu na mnie czeka. Czeka tu na mnie jakiś parkour, to jest jakaś tragedia i co, że ja niby mam go przejść i tam jest wyjście. Dobra, chyba wiecie, że jestem najgorszą osobą w parkura. Dobra, tutaj. Boże, nienawidzę tych drabinek, ja jestem pewien, że coś się stanie, jestem tak słaby. Dobra, cyk. O nie. Nie. No kurde, nie mogę wskoczyć, patrzcie. O, dobra, jestem. Cyk. Zostały... O, dobra. I tutaj kolejna. I kiedy jest koniec? Aha, tutaj, no, tylko ja nie wiem, czy mi się uda. O nie, nie wiem, jak to zrobić! Kurde, spadłem! Bo, widzicie, bo ja umiem tu wskoczyć, tak? Tylko, że muszę zrobić jakby taką 180, żeby w ogóle wyjść. Dobra, czekajcie, to ja zrobię to. Nie, znowu spadłem, kurde, ale dobra, przynajmniej nie do lawy, bo jak ja wpadnę... Ciekawe, co się wpadnie, jak wpadnę do lawy, bo to jest raczej takie inne piekło. No nie, no i znowu spadłem, jestem beznadziejny w tym parkuru. Ja chyba, wiecie co zrobię? Zniszczę te drabinki i po prostu ścituję to, no bo nie wiem, ja nie umiem... O, udało się. Dobra, to ja po prostu zniszczę te drabinki, cyk, i kolejna. Aha, dobra, nie udało się. Raz, dwa. Dobra, już kończymy, widzowie, tego parkura. Dobra, troszkę lekko ścitowany. Aha, tutaj jest kolejny skok. No dobra. Cyk. O, udało się!
To jest w ogóle ghost, ale dobra, on jest daleko, to chyba mi nic nie zrobi, dobra, Jezus, bym się potknął, dobra, kończymy parkoura. Dobra, tutaj jest ostatni jakby szczebelek, zobaczmy jeszcze, czy Niko są te... Ej, Yeti! Na górze, na górze! Gdzie? Co? Jesteś, jak ci się udało, stary, do mnie dostać? Jak wygląda droga, stary? Nie wiem właśnie, jak wygląda droga, stary, ja się dopiero obudziłem w tym łóżku. W sumie, spokojnie, czekaj, najpierw do ciebie zejdę jakoś, tylko nie wiem jak, bo nie mogę tak, wody wylać. Tak, Jezus, stary, ja żyję i tak szczerze bałem się, że w ogóle się nie obudzę, że nie będzie tego piekła, ani nie będzie tego nieba. A ty jesteś, ta, co stary. Wziąłem, wiesz co, ja wziąłem, ale tu ja się jestem. Zastanawiałem, gdzie? A co wziąłem ze sobą, perły wziąłem, lecę do ciebie, a masz, dobra, jestem. Dawaj, jestem, stary, perłą. Dzięki, że jesteś, nie? O, słuchaj, ja mam elytrę, ty weź se perły, wziąłem perły, powiem ci, gdzie lecieć. W którą stronę? Perły, dobra. Musimy lecieć na kord 00, jesteśmy 1000 kratek. A masz może jedzenie? Tak, mam, a ty nie masz? To czekaj, to rzuć najpierw perłę tutaj, w tym miejscu. O, na mnie. To leciała? O Jezus. Ta, ledwo, ej, Jezus, dobra. Stary. Nie, może ja ci dam chyba elytrę, co? Bo ty widzę, że tutaj naprawdę no nie kolorowo tutaj. Nie, dam radę, pokażę skilla, widzą, że ja też jestem dobry. No dobra, kroski. Dobra, ja będę musiał cię bronić. Strzelił z łuku, tak? Czy to ty strzeliłeś? Ja to bym. Okay. No, o kurde, tu jest twierdza, ale wielka! Tak, tu jest twierdza, weź uciekaj, weź rzuć tak, perłę tak, gdzieś. Tak. Nie rzucaj tu perły! Czekaj, nie rzucaj tu perły. Rzuć tu, rzuć na tego dirta, można tego dirta rzucić? Dasz radę? O, dobra, świetnie, dawaj dalej. Dam ci bloki. Trochę się boję tu być. Dawaj, bierz połowę bloków, ja cię będę ochronić, tylko musisz być ostrożny bardzo. Cyk, weź się podstać, dobra. To jest Blaze, uważaj na Blaze'a. Dobra. Cyk, dobra. Ojoj, cyk, dobra. O nie! Dobra. Dobra, uciekaj. Spokojnie. Jezus, najważniejsze jest to, żebyś się uspokoił. Wiesz, jak stąd wrócić, bo ja nie mam pojęcia, stary, gdzie my w ogóle jesteśmy. Ja dobrze czemu idę. To niebo się tak zmienia? Perła, znaczy, rzucaj perły. Patrz, tutaj jest bardziej niebiesko, też to widzisz? Tak, bo tu jest inny biom, no, dawaj. Ciekawa sprawa. Rzuć perły na to. Szkielety są, zabije się? Na ludzie, tu. No one nie mają do ze mną podejścia. Kurde, ale dużo ich tu. Nawet gasta, uważaj na gasta. Tutaj trzeba go zabić. Chodź tu gas, dobra, nieważne. Chwalić tego gasta, on się na ciebie sfokusował, ja dam rady. Dawaj tu, perła kolejna, albo nie rzucaj perły, chodź tu. Ta, ja się zbuduję. Tak, jest najlepiej tutaj. Cyk, dobra, idziemy dalej. Gdzie teraz? Nie, już ci powiem, idziemy tam, w tamtą stronę, tak na skos. Cały czas tak na skos. Ale ty, stary, musiałeś przejść. Tu jest portal. Tak, ale do niego nie wchodzimy, bo ja nie wiem, gdzie on prowadzi. Ja się boję, że on może nas, że tak powiem, gdzieś wywalić daleko. Ale już on jest niedaleko, ten nasz główny. A ten. No nie jest daleko główny ten portal, to jest... A ciekawe w sumie, serio. Gdzie ten by nas wysadził. Teraz cyk, idziemy pa, tędy, hopsik, pyk, pięknie, teraz tu. Zwykły jaki parkour. Kozak jestem. Ja generalnie, wiesz co, elytrą tutaj leciałem, więc nie mam za dużo, bardzo bloków, ale idziemy tędy. I tu powinniśmy być już praktycznie w domu. Kojarzę to miejsce chyba. Jesteśmy bardzo blisko. Jesteś za mną? Jesteś, dobra, pięknie. Jestem uważaj na lawę. Musisz użyć perły, ewentualnie jakiegoś bloczku. Pięknie. I jesteśmy w domu. Jesteśmy bez kija i to nawet nie było strasznie daleko. Tak, no to było bliziutko, tylko trzeba było, wiesz, jak nie ma się elytry, to ciężko się przechodzić. Ciężko. Dobra, czyli co, normalnie wrócimy do domu? Dobra, stary, przejdź może pierwszy. Uwaga. Jup, przechodzę i... Uwaga. Hop. Jestem Yeti i czekaj. Ej! Ty! Yeti, zobacz co tu jest! Jesteś? Skrzynka! A to! Zła dusza Yeti! No! Wiesz co to oznacza? Co? To jest chyba to. Ty jesteś normalny. Wiesz o tym? A właśnie, no wiem, bo ta moja zła dusza, stary, normalnie stary przeszła jakby chyba do tego pojemnika. Ej, możliwe. Wiesz co trzeba zrobić z tym? Patrz, to jest twoja zła dusza. To trzeba ukryć. To trzeba ukryć to w tej chwili. Weź stary tą duszę do ręki. Czemu ja? Bo ja się boję! Ja też się boję, ja nie chcę tego... A masz jakiś pomysł? Gdzie możemy to schować? Może... No ciężko, stary, a ciężko, gdyby ciężko. To schować pod fontanną? Ja tam schowałem jedną z płyt paliona, ale nie będzie, możemy to schować. Ej, serio, tam jest jedna z płyt paliona? No była, ale widzę, że ktoś już zniszczył. Znaczy ja zniszczyłem. Dawaj, tutaj jest skrzyneczka, biorę tą skrzyneczkę i myślę, że tak, że pójdziemy. Ten wszystki...
Dobra, dawaj, dawaj, dawaj tą skrzyneczkę. A i możemy ją tam schować w sumie. No dobra, to jak możesz. Ej, dobra, bzyku. Ja tak szczerze jestem tak zmęczony no, tym wszystkim, kosik, że nie wiem co powiedzieć, ale stary, i to, proszę. Że się udało, to jest jakaś Co? istna masakra. Oj. Tak, jest, stary, zła dusza, Masz, jaki. masz? Nie To mogę w zamknij, to zamknij, zamknij uwierzyć. to. Ja to zamknę. Udało się, udało się. Stary, ale Lecimy! nikomu, serio, dosłownie nikomu nie możemy o tym powiedzieć. Ale słuchaj, nikt Nikomu. nie będzie wiedział, nikt nie będzie. Nawet możemy się spytać Paleonobota, czy wie, gdzie jest To dusza, bo były może złe lepiej, nie? przeżycia. Ja w tym piekle się mega źle czuję, nie? W ogóle się źle Tak? czuję. Ej, właśnie! Zobaczymy, czy są moje itemy, bo ja sobie je wcześniej odłożyłem do Ender Chesta. Tak, są, ekstra. Dobra, akurat zostały Masz je? mi. Mam, Wszystkie? no, mam, 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 mam. Kozak, kozak. Tutaj. Naprawdę Dobra, dobrze. tylko założę tak, elitrę. I słuchaj, chyba wydaje mi się, że możemy teraz poinformować Palionobota, że przegrał walkę. A ja myślę, że to jest dobry pomysł. Ja bym po prostu powiedział, no nie wiem, ja bym go nie informował o tym, że ta dusza, wiesz, zniknęła. Ja No bym. to nie poinformujemy, powiem po prostu, że O! udało nam się zrobić, że jesteśmy normalni. Dobra, dobra, dobra. A on pewnie ten, on pewnie nie będzie wiedział jak i my mu nie powiemy o tej duszy, tylko po prostu, że wyleczyliśmy cię. O! No, Możemy tak tak powiedzieć, tak będzie zrobimy. lepiej. No, Kurde, no. mam dwie Dawaj. fajerwerki On jest teraz. pa! On jest tego na mózgu, no! Pa! Nawet nie wchodź do środka, dawaj na zewnątrz, widzisz go? Pa! Nie, nie, nie dolecę, stary, muszę wejść przez schody, bo nie mam już fajerwerek. Idę, idę, Co? idę, idę, idę stary schodami. Ej, kurde, Dobra, to ja lepiej ci jest rzucić mobów! mogę. Ja ci mogę rzucić, czemu tu jest tyle mobów? Wybuch creeper chyba, nie? Yeti, wszystko w porządku? Kurde, wiesz co, jak ja się skupiam, to po prostu nic nie mówię i teraz biłem Ja się z wiem! creeperem. No bo nie wiem, tu się Ale w ogóle wybuchnął mimo ci, czy zeszkimy. nie? Ta, wybuchnął, ale... Kolejny stary moby! On ma jakichś strażników tutaj! Dawaj, Ja dawaj, nie dawaj! mogę. Chodź, porozmawiamy z nim. Weź fajerwerki, on jest na zewnątrz, ja go widziałem. Ja wiem, gdzie on jest. Tak, 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 Palionobocie, tak, nie, to Palionobocie, my, ty ja znowu jako ciebie! normalny! Widzisz, jak wyglądam i co, głupio ci teraz? No, no, mów, mów, mów. Tak, to się nie interesuje, udało nam się. No, Mówiłem nie ci, że interesuj będę się! normalny. Wygraliśmy! Wygraliśmy z tobą! Poszliśmy do szpitala! Twoja zła Do dusza szpitala nie poszliśmy! działa, twoja zła dusza nie działa, Palion. No, ha, ha, ha. Jak to nie działa? To nie działa! Co Nieważne co zrobiliśmy, i tyle. ale wiedział, ale razem z Bzykiem połączyliśmy siły i nie pozwolimy, żeby zniszczyło się Palionobo, a na pewno nie będę ci służyć, rozumiesz? Widzisz Palionobot, siła przyjaźni jest silniejsza niż siła Palionobota i jego miecza. A teraz, a teraz! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Nie mamy lec! Bzyku, szybko! Jezus, Bzyku, ale on się wkurzył, leci za to! Uciekamy! Już nigdy się nie odrodzicie. Nie! Bzyku, gdzie się chowamy? Do ciebie na HT, albo... Nie wiem. Chodź do pszczoły, chodź do twojej pszczoły. A, dobra, dawaj do pszczoły! Jezus. Pyk, ja dobra, mogę, dobra. Nas nie znajdzie. Dobra, schowaj się. Ej, stary, on się wkurzył, on zaczął strzelać piorunami normalnie. A 150 się wkurzył, no, a ja mu jeszcze szkło zniszczyłem, bo Ej, chciałem uciec. To była masakra, dobra, nie wiem, nie wiem co Ale udało powiedzieć. się, i to jest najważniejsze. Walić tego Palionobota, on nie ma z nami szans. Widzisz, siła przyjaźni jest silniejsza niż Pewnie, że tak. Najważniejsze sta... O Jezus, dobra, są pioruny, stary. Dobra, widzowie, my kończymy ten odcinek, ponieważ jak widzicie, Palionobot jest mega wkurzony, na pewno będzie nas szukał. My musimy wyjść z serwera i na razie się nie pokazywać. Widzowie, udało nam się, będę dobry i wszystko jest w porządku. Trzymajcie się do usłyszenia i cześć!